Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, jestem w zoo, którego to rozbudową zajmiemy się właśnie teraz. Zbudujemy zagrodę dla wielbłąda oraz dla grzybowych krów. Wielbłądów jeszcze nie mamy, co prawda, ale krowy już jak najbardziej, więc sobie je dzisiaj też sprowadzimy. I oczywiście zrobimy też brązowe, grzybowe krowy, więc zapraszam! Zaczniemy od budowy klatek, no bo gdzieś te krowy muszę potem trzymać, więc pierwsze co, musiałam utorować trochę teren, bo zoo jest na dość górzystym terenie, jak widzicie zresztą. Trochę to zajmie, więc ponownie będę robiła mnóstwo cięć, żebyście się nie zanudzili. No i skąd wezmę grzybowe krowy, zapytacie? A więc ci, co oglądali odcinek z żabkami, pamiętają pewnie, że znalazłam tam grzybowy biom, jak sprowadzałam stak żabek do mojej bazy. Jest on oddalony o 3 do 5 tysięcy kratek, już dokładnie nie pamiętam, ale jest względnie blisko. No i stamtąd sprowadzę sobie krówki. No i wezmę też grzybnie, żeby krówki miały ściółkę w swojej klatce. W ogóle mam też dla was chyba dobrą wiadomość, bo to przedostatni odcinek z zapasów. Aczkolwiek i tak trochę przeczekałam z nagraniem tego zapasu, żeby być z wami najbardziej aktualnie jak się da. W sumie może nawet to i ostatni odcinek nagrany naprzód, bo wiecie, następny jest Hall of Fame, a z tymi Hall of Fame'ami to jest troszkę inaczej, bo tam bardziej skupiam się na youtuberze i ogólnie na serii w samej sobie. To teraz przejdźmy już do spraw odcinkowych. Tradycyjnie łopatą oznaczam sobie miejsca, gdzie będą klatki. Niestety musiałam być tutaj wredną właścicielką zoo i nowym zwierzaczkom zbudować troszkę mniejsze klatki, żeby się wszystkie pomieściły. Jak wszystko na moim świecie, podstawa klatki jest zrobiona z kamiennych cegieł, których mam nieskończoność. Ale dobra, nieważne. Teraz doprowadzam drogę, żeby zwiedzający wiedzieli, że tutaj też coś jest. W ogóle teraz pisząc ten scenariusz zdałam sobie sprawę, że nie zrobiłam klatki dla snifera, więc myślę, że to jest coś, co będzie jednym z pierwszych odcinków, jak wyjdzie aktualizacja. Będzie śmiesznie, jak ja robię ten zapas, a tu cyk, aktualizacja wyszła w lutym. Wracając, wtedy jak będę sprowadzać wielbłąda, to zrobię klatkę dla snifera. Kraty robię z krat wysokość 3 albo 4, nie wiem, niedowidzę. No i daszek z trapdorów, co by zwierzaczkom deszcz nie padał na głowę. W boksie dla wielbłąda wysielam wszystko piachem, żeby poczuł się jak w domu. No i dekoracja będzie prosta, bo dodam po prostu kaktus, no i kociołek z wodą jako piciu. A jeżeli chodzi o krowią klatkę, to najpierw muszę mieć grzybnię, więc lecimy po krówki. No i jesteśmy. Wygląda trochę ta wyspa jak wyspa Mako z H2O, wystarczy kropla. Przez to takie jeziorko po środku. A H2O to wiecie, taki serial na Disneyu czy innym Jetixie. Chyba o syrenkach. Generalnie no, serial z czasów boomerów. Krówki wzięłam wszystkie, bo w razie co, później będę musiała je razić prądem, żeby zmieniły kolor. No i na bank któraś by po prostu mi kaputła. W ogóle woda jest tu jakaś szara na tym biomie. Ciekawe. Tak, pierwszy raz w życiu byłam na grzybowej wyspie. Nie oceniajcie, zawsze miałam pecha. Mało brakowało, a zapomniałabym o grzybni i trzeba byłoby się wracać. Tylko musiałam jakoś sprytnie przejść z tymi krowami, żeby mi nie powpadały do wody, bo wtedy byłoby je troszkę trudniej wydobyć. No i zaraz będzie trochę grzybni. Albo jeszcze nie zaraz. Mój estetyczny umysł kazał mi zabrać to z tylnej strony wyspy. No i już prawie zgubiłam pierwszą krowę. Dlatego zawsze mam nadmiar linek. W ogóle tak się zastanawiam, na co reagują muszrumy? Na grzyby czy na siano?
W sensie teraz już wiem, że nasiano, bo je przecież już porozmnażałam i wtedy, bo inaczej by tego odcinka nie było. Ale czy one nie powinny reagować na grzyby? W sensie... Skąd na grzybowej wyspie by wzięli siano, więc tam są tylko grzyby, więc grzybowe krowy powinny jeść grzyby. Tak? No dobra, zabrane wszystko co potrzebne, więc idziemy w świat. W ogóle, czemu ja tak się z tymi zwierzakami męczę? Przecież na Bedrocku mogę je powsadzać do łódek i ciągnąć po wodzie. I tak mi się nie zgubią, ale... No, ale ja to ja. Mogę wsadzić ich po parze na łódkę i sama płynąć łódką i będzie dużo szybciej. No dobra, jesteśmy prawie na miejscu, jest mój piękny mur. No, Hall of Fame wygląda coraz lepiej. No dobra, i jesteśmy w zoo. Krówki uczepiłam do płotu i mogłam dokończyć boks. Tak jak w przypadku klatki wielbłąda, wszystko ładnie wyłożyłam i potem dodałam dekoracje w postaci grzybków, no i woda w kociołku, w razie gdyby chciało im się pić. Tak, wiem, mam 23 lata, a mówię o tym, że krówce w grze będzie chciało się pić. I co? Dalej uważacie, że gry powodują przemoc? No dobra, pierwszą krówkę odstawiłam i niech tutaj sobie żyje, a jej siostry zabrałam do umownej farmy drewna, żeby je porozmnażać, no i potem będę je zamieniać na brązowe krówki. Mam nadzieję, że tej krówce jest tu dobrze. Z tym tworzeniem krówek wymyśliłam taki myk, bo przecież umrę zanim będzie burza, więc zalogowałam się na moje drugie konto na Nintendo, które cały czas patrolowało teren. Ale zresztą zaraz zobaczycie to w praktyce. To jest kolejny plus Bedrocka, że, przynajmniej dla mnie, że mogę przełączać się między urządzeniami. Jak widzicie, krówki grzybowe rozmnaża się sianem, więc dostałam odpowiedź na moje pytanie z początku odcinka. Czyli kolejnym krokiem było przygotowanie trójzębu z przekierowaniem. I to co mówiłam, zbudowałam budowlę bardzo zacną, w której było ukryte moje konto, żeby nie zabiły go tam potwory. Zostawiłam łóżko, żeby móc pomijać noc, bo w międzyczasie budowałam kolejną postać do Hall of Fame, żeby nie tracić czasu. A skoro mowa Hall of Fame, to słowo klucz do niego jest... O, to będzie całkiem wredne. Słowo pandas od tyłu, tylko że jedna literka jest przekręcona. Miłej zabawy! Jakbyście się pytali, czemu obudowałam diwa szkłem, to chodzi o to, żeby mogła szybko dobiec w razie burzy. No i tak się prezentuje jego chatka. Dałam mu trochę sianka, żeby zajął się krówkami. I widzę, że krówki bardzo polubiły się z moim altem. Well. To teraz czas na poszukiwania książeczki z przekierowaniem. Pamiętam, że gdzieś było, ale nawet teraz nie mogę sobie przypomnieć, gdzie koniec końców znalazłam. Ale jak widzicie, znalazłam, więc pozostało mi tylko czekać na burzę. I jak na złość, czekałam na nią chyba z 4 dni, w sensie nasze ludzkie 4 dni. Cały czas miałam odpalone Nintendo i zajmując się swoimi sprawami, słuchałam, czy nie grzmi. No i w końcu nastąpił ten moment, że zagrzmiało akurat wtedy, kiedy radośnie grałam sobie w Simsy. Nigdy w życiu szybciej nie włączyłam żadnej gry. I niestety nagrałam to w takim pośpiechu, że zapomniałam włączyć nagrywanie dźwięku, więc mam nadzieję, że wybaczycie. I udało się, mamy brązowe krówki, jedną zabrałam do zoo, a co zrobiłam zresztą? Wypuściłam luzem, niech się rozbiegną po terenie bazy. Uwielbiam odcinki, które zajmują więcej niż jeden dzień do nagrywania. To są najlepsze odcinki, największe emocje. No i brązowa krówka w zoo. Zamykamy je i niech sobie razem żyją. Jak mówiłam, wielbłądy dam jak będą, bo nie gram na eksperymentalnej. I wtedy też dodamy klatkę dla Sniffera, o której zapomniałam. No i może do tego czasu uda mi się w końcu zespełnić nietoperze. Ale na ten moment ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobał odcinek, to zostawcie jakieś łapki i może subiki. Jak chcecie ze mną zostać na dłużej, przypominam o słowie klucz do następnego Hall of Fame, czyli
czyli pandas od tyłu z odwróconą jedną literką. No i trzymajcie się. Papatki!